pewien znajomy wyznał mi straszną tajemnicę. Stwierdził, ja nie mogę patrzeć na siebie z sympatią, bo ja jestem leniwy. I zrozumiałem. Zrozumiałem, że to, jak my jesteśmy wychowywani od najmłodszych lat, że najważniejsze, żebyśmy byli pracowici. Najważniejsze, żebyśmy byli w wirze dokonywania osiągnięć, w takim wentylatorze osiągania celów, zdobywania celów. I najważniejsze w naszej kulturze to być pracowitym. Jak ktoś jest pracowity, jak mrówka, to się patrzy z sympatią. Bo jak ktoś jest pracowity, to z dziada pradziada był uważany, przez pokolenia był uważany za człowieka, który budzi sympatię. Jak ktoś jest urobiony po uszy, spocony od ciężkiej pracy, to się patrzy na niego z sympatią. I coś mi się wydaje, że nasze przekonania, w których my żyjemy, w których zostaliśmy wychowani, wcale nie są takie jednoznaczne. Bo ja na przykład, tak powiedziałem temu znajomemu, z największą sympatią patrzę na kota. Na kota, który leży rozciągnięty na parapecie i się wygrzewa w słońcu. I ten kot jest leniwy. I dlatego budzi sympatię. To, że kot jest leniwy, to budzi sympatię. A jak ktoś biega w kółko, taki chomik w klatce, w kółku tym wariackim, to wcale nie budzi sympatii. To raczej jest śmieszne. I popatrzyłem na tego znajomego i mu powiedziałem, wiesz co, kochany, tak z mojego punktu widzenia, tak ty będziesz na siebie patrzył z sympatią, to wtedy ty będziesz pracowity, niezależnie od tego, co będziesz robił.